Turek pomoże od kuchni. Każdy piątek od 18 pichcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. facebook.com/ Turek pomoże od kuchni. Audycja zawiera lokowanie produktu. No co, gotowanie piątkowe, czas w takim razie zacząć. Jest 8 minut po godzinie 18. Tu Radio Plus, audycja Turek pomoże od kuchni. Przy mikrofonie rzecz jasna Michał Turek. Chwilę temu uchyliłem już rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o to, co dzisiaj będzie podawane, między innymi. No a teraz Michał o szczegółach. Co dzisiaj na talerzu? Marku, dalej kontynuujemy podróż, którą rozpoczęliśmy tydzień temu. Pamiętasz, byliśmy w restauracji Lao Tai, tam azjatyckie klimaty. Dziś również taka kuchnia, bo poznajemy jedzenie japońskie. No ale najpierw coś zakupimy, żeby coś ugotować w domu sushi. No to ruszajmy w takim razie na zakupy. No to jesteśmy w sklepie Merkus, a konkretnie w którym? Jesteśmy w sklepie Merkus na ulicy Kocurki 2 w Gdańsku. Pani Hania z nami? Pani Hania. Pani Haniu, jakieś musimy zrobić zakupy do domu sushi. Lubi pani sushi? Jadła pani sushi? Próbuję, nie przypadam, ale staram się polubić. No dobrze, tam w przepisach była jakaś kapusta pokczoj, nie ma kapusty pokczoj, to weźmiemy pekinkę, wrzuci pani do wózka. Tak, dziękuję. Jak zwykle przyda się natka pietruszki i koperek. Dobrze, weźmiemy sobie imbir, bo... Ale macie fajny kawałek. Mamy imbir, bo w kuchni. Fajny, świeży imbir. I chcieli tą... Jak to się nazywa? Jak to nazywacie? Nazywam to rzepa biała, taki jest opis. A ja mówię biała rzodkiew. A pan mówi biała rzodkiew. A oni tam mówią rzodkiew japońska. I używają tego na przykład do łososia. Tak, my też możemy użyć do łososia. Jest ładna, świeża. To proszę, proszę, porzucamy. Biała rzepa. To jakiś ryż byśmy znaleźli? Macie w ogóle ryż do sushi, czy nie macie? Gdzie są ryże? Ryż biały, ryż długoziarnisty. Nie macie ryżu specjalnego do sushi, ale weźmiemy sobie na przykład ryż o... Nie, to kasza jeglana. Kasza jeglana, ryż biały, proszę. Jest. To? No dobra, to co? Stoisko mięsne, jakiegoś kurczaka potrzebujemy. Piersi kurczacze, pani Haniu? Bardzo proszę, filet z kurczaka. Jakaś cena ładna, ty wasza czerwona albo inna? Mamy dzisiaj cenę promocyjną, kosztuje 11,99. Proszę pakować, tak myślę, z 4 piersi. Bardzo proszę. Pani tutaj kupuje? Ja kupuję. A co pani kupuje? Wszystko kupuję tutaj. Wędliny, sery i mięsa, wszystko, bo tutaj jest tanie i dobre. Naprawdę? Naprawdę. A ja myślałem, że Merkus to takie bardziej sklepy delikatesowe, a więc droższe. Nie, tu jest właśnie dużo promocji, mają bardzo dobre rzeczy. No proszę, to ja wracam do pani Hani. Kurczak jest? Jest, bardzo proszę, kurczak. Zapraszam do kasy, bardzo proszę. Do sushi ryby nie ma, bo świeżych ryb nie sprzedajecie, tak? To pamiętam, pani Haniu? Tak, w naszym sklepie niestety nie handlujemy świeżymi rybami. No a wzięliśmy awokado, wzięliśmy grzodkiew, jak wy na to mówiliście? Białą. Białą, a oni pewnie będą mówili chińską. Imbir, proszę to pokasować, jest ryż, zamiast kapusty pokczoj mamy kapustę pekińską, to prawie jak japońska. Jest świeży, o, świeży kurczak jest. Nałożyła pani tego z 3 kilo tutaj. I co, jeszcze dołoży nam pani pewnie jakieś słodycze z przykasowych promocji, czy niekoniecznie? Tak, bardzo proszę, dzisiaj polecę hamba, toniki wedla. To ja myślę sobie, że jak nie będzie deseru, chociaż tam był jakiś deser, ale sushi deser, to niech mi pani da 20 tych batoników, niech pani kasuje, a co tam, proszę, dla wszystkich gości. 25 batoników o smaku tiramisu. A musi pani wszystkie wbijać pojedynczo, czy może pani cyk i... Nie, kasy są tak przystosowane, że nie trzeba tego wbijać pojedynczo. Pięknie, czyli raz pani przeciągnie i tam nabije 25. No dobra, to tyle, dziękujemy. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszam na zakup. Ojej, pojęcia nie mam, co on zrobił z tymi 20 batonikami, bo mnie nic słodkiego nie zostawiał. No ale to, co zostawił z restauracji Dom Sushi w radiowej lodówce, no to w zupełności rekompensuje brak słodyczy, bo to była naprawdę duża porcja sushi i jeszcze olbrzymi kawał łososia w jakimś zupełnie orientalnym sosie, takim niesamowitym w smaku. Chyba, że ten łosoś to nie był z tej paczki. Może ja komuś zjadłem obiad, komuś z radia. Nie wiem, okaże się za chwilę, a na pewno przed 19:00 i mam nadzieję, że do 19:00 Michał w domu sushi tego łososia też będzie przyrządzał. To będzie znaczyło, że wszystko jest w porządku. Dobrze, to zabieramy się za gotowanie. Tydzień temu byliśmy nad Nocą w restauracji Lao Tai i tak się zdarzyło, że po sąsiedzku jest dom sushi. Dwa kroki dzielą te dwa lokale. Ci sami ludzie. Pan Paweł, menadżer. Dzień dobry. Witam ponownie. Rzeczywiście przemierzamy szlakiem kuchni azjatyckiej. W zeszłym tygodniu restauracja Lao Tai
w tym tygodniu restauracja Dom Sushi. No i co? Będą dzisiaj goście głodni, czy nie będą? Zjedzą coś oprócz sushi, czy nie zjedzą? Serwujemy sushi, ale oprócz sushi oczywiście serwujemy kuchnię ciepłą, kuchnię japońską. No to pewnie także telefon z kolejnym zamówieniem pani Ani dzwoni. Co zamawiają? Zamówienie tutaj, kurs sushi dla 24 osób na przyszły poniedziałek. Ładnie. Dobra, ale wracamy do naszej kolacji plusowej. Także będziemy serwowali sushi, kuchnię japońską w ciepłym wydaniu, także przybliżymy trochę bardziej Państwu smaki dalej Azji, ale tym bardziej już samej Japonii. Pani Aniu, co nasi goście będą jedli? Dzisiaj zaoferowaliśmy naszym gościom jedną z dwóch zup. Jedną zupą jest zupa sakana. Jest to nasza autorska zupa na bazie pomidorów i białego wina. I jest to delikatnie pikantna zupa z owocami morza. Zupa misoshiru to tradycyjna japońska zupa na bazie fermentowanej soi. Będzie jakiś deser, ja widziałem menu i napisaliście niespodzianka. Tak, jak najbardziej. Ja tutaj poczekam na Marcina, naszego szefa baru, który trochę opowie o deserze. Chcemy troszeczkę zaskoczyć, a z drugiej strony w ogóle nie zaskoczyć. Ja widzę, chyba kolejni goście radiowi przyszli, bo poznaję tą młodą damę. Ona podobno się uczy na sushi mastercard. No zobaczymy, może coś zroluje, co? Pani Ania idzie po gości, a my będziemy sobie jedli. Tak jest, zaczynamy. O, dzień dobry. A ta młoda dama jak ma na imię? Zosia. Tata pisał tego posta, tak? Że Zosia się uczy na sushi mastera. Już Ania mówiła, menadżerka, że będziesz mogła Zosia coś prolować. Cieszysz się? Tutaj zobacz, w profesjonalnym barze sushi. No. No. To siadajcie do stołu i zaczynamy jeść. A my już jesteśmy w kuchni. Są zamówienia. 4 razy sakana no sui mono, 2 razy sake no misoshiru i 2 razy tori no misoshiru. No super. To pierwsza to zupa, to reszta? To też z dupy. Dzięki. To się podszkolę. Czyli razem ile porcji musimy wydać? 9, tak? 9, dobra, okej. Okay. No to teraz podglądam Przemka. Nalewasz tutaj coś, co na moje pierwsze oko to wygląda jak zupa pomidorowa. Tak, nasza zupa sakana przypomina wyglądem pomidorową. No smakuje zupełnie inaczej. No to powiedz, co jest innego tam w środku niż pomidory i wywar? Bo na ogół w Polsce wywar z jarzyn i jakiegoś mięcha. Tak, zupa sakana. A ja to sobie powącham. Jest to zupa na bazie pomidorów i białego wina, dodatkiem drobno posiekanej cebuli, dużej to ilości. To co pływa tam? Te tak, takie małe rzeczy? Tak, to, to jest drobno posiekana cebula, czosnek oraz imbir. I to jest miksowane czy nie miksowane, tak? To czosnek, imbir jest blendowany, cebula biała jest po prostu drobno posiekana. A ten garnuszek po co ci? Tutaj będziemy nalewać naszą drugą zupę, czyli misoshiru. Zupa misoshiru jest to podstawowa, tradycyjna zupa japońska, która gotowana jest na bazie wywaru dashi, czyli wody z glonami kombu oraz suszonymi płatkami tuńczyka bonito oraz z dodatkiem pasty miso, czyli naszej sfermentowanej pasty z soi. No to trochę wygląda tak jak rosół, ale taki mleczny rosół. Ale rosół w smaku na pewno nie przypomina. No coś takiego to było z wyglądu i ta pomidorowa rzeczywiście wygląda jak pomidorowa, chociaż rzeczywiście zupełnie inaczej smakuje. Pięknie swoją drogą mówią w restauracji Dam Sushi po japońsku. Ciekaw jestem, czy wszyscy. Zupy naprawdę bardzo smaczne, choć egzotyczne w tym swoim smaku. No ale wracamy do kuchni. Zupy się grzeją, a ty tu kalmary? Tak, do naszych sakan dodajemy ryby oraz owoce morza. Do każdej porcji idzie kalmar ośmiornica, krewetka, małża nowozelandzka, łosoś, biała ryba. Do zupy miso dajemy grillowane kawałki łososia. Już się miso gotuje. Bądź grillowane kawałki kurczaka. Przemek równocześnie mówi, miesza, powraca, podnosi, podskakuje teraz na patelni łosoś. Już jedna strona już ładnie rumiana. Za chwilkę jeszcze wstawimy na drugiej patelni kurczaczka i wszystko razem wydamy gościom. No to goście już dostali zupę, a ze mną zdaje się załoga z Markusa. Tak, mam na imię Ewa. Violeta. Skąd jesteście dziewczyny? Ze sklepu, ulica Krosorki. Gdańsk oczywiście. Gdańsk. Aha. Tak. Dobra, powiedzcie mi, co jecie, wiecie? Ja jem zupkę z kurczaczkiem. A jak się nazywa? Miso. Miso. Dobrze. Czyli wy tą nie z pomidorami. Słuchajcie, a przywieźliście produkty dla Gomy? Macie? Mam. Tam zaraz pewnie będą chcieli doprawiać. Co dzisiaj przyjechało od was? Pieczarki w zalewie naturalnej. Aha, to się nam nie przyda pewnie. Papryczka czerwona. O, to może użyją do zupy. Szparagi. Aha, też do zupy, nie? Oczywiście. I pomidory suszone. To już najbardziej to będzie... A jak idą, powiedzcie, te produkty? Bo one są trochę droższe niż zwykłe, szczególnie ta seria ich grecka. No ja uważam, że klient woli bardziej droższe rzeczy, takie, które są jakby domowej roboty.
No właśnie, zresztą Merkus to jest taka sieć bardziej ekskluzywnych delikatesów, trochę oczywiście. Rodzinnych. Tak. I takie produkty Dagomy tam u was stoją na półeczkach? Tak. No dobra, słuchajcie, to co, wy smacznego? Dziękujemy, dziękujemy bardzo. No, ja już jestem przy Dagomie. Dotarły do was produkty z Merkusa. Co tu macie? Pomidory i mamy paprykę grillowaną. Pomidory suszone oczywiście na słońcu. Ja rozmawiałem z Sushi Masterem. Sushi z pomidorami niespecjalnie. Macie jakiś pomysł na połączenie waszych produktów? No wiesz co, no jedyne co mi przychodzi do głowy, jeżeli mistrz nasz mówi, że nie podejmie się wyzwania, to otworzyć, wrzucić sobie do zupy i posmakować. No to spróbujmy. Co wrzucasz? Mówi ci masz, no pomidory, bo paprykę by trzeba było kroić wyższe, jak się tu babra. Pomidory suszone, suszone na słońcu mówisz? Tak jest. Pomidory lądują w zupie, jeden pomidor. Jeden no co, pomidor. Poczekaj aż nasiąknie wywarem i ja za chwilę podejdę i zapytam, jak smakuje dagomowo, domowo sushi zupa. Okej. Okay. To my już zaczynamy robić sushi, ze mną Sushi Master, cześć. Witam serdecznie, Marcin Łańcucki, bardzo miło państwa gościć. A ty pracujesz i mówisz? Dokładnie, tak. To jest bardzo ważne w pracy Sushi Mastera, z tego względu, że mamy cały czas kontakt z gośćmi naszymi, więc trzeba mieć podzielną uwagę. Cały czas rozmawiacie z tymi gośćmi, dokładnie. Bo oni są tutaj w odległości metra, no może metra 20 centymetrów od ciebie. Dokładnie, dokładnie. A przy tym cały czas operujemy nożem bardzo ostrym, więc trzeba szczególnie uważać. I co, stresujesz się, czy już tak długo patrzysz tym ludziom w oczy, w twarze, że nie? Nie, to jest kwestia przyzwyczajenia. Słuchaj, Sushi Master to taki bardzo, bardzo specjalista. To jest trudna sztuka robienie tego sushi? Jak najbardziej. No, nie wiem. Dobrze właśnie podkreślił pan, że jest to sztuka. Żeby zrobić dobre sushi, oczywiście najważniejszy jest dobry produkt, ale oczywiście ważne jest opanowanie perfekcyjnie techniki kręcenia. Kręcenia, to zaraz sobie ukręcimy, na razie sobie tniemy. Co, jaki to rodzaj sushi? Tutaj teraz kroję futomaki. Mhm. Futo po japońsku oznacza gruby i są to maki wieloskładnikowe. Czyli poza tym, że jest tam ryba, nori i ryż, mamy przeróżnego rodzaju owoce, warzywa i rolce możemy nadać konkretny smak. No i proszę, więcej o sushi oczywiście jeszcze w dalszej części programu, do którego za chwilę wrócimy. Koniecznie zajrzyjcie na facebookowy profil audycji Turek Pomoże od Kuchni, bo wiele już widać na zamieszczonych tam zdjęciach. Jest między innymi damska jakaś rączka z, no nie wiem co to jest, fotomaki czy które. No ale w każdym razie kawałek sushi i widać zupę ładną, bardzo ładną, tę, która wygląda jak pomidorowa. No i sam dom sushi również jest pokazany na zdjęciach. Facebookowy profil Turek Pomoże od Kuchni. Zachęcam i zapraszam. Zajrzyjcie tam, a słuchajcie u nas już za chwilę. Audycja zawierała lokowanie produktów firmy Dagoma, trójmiejskich sklepów Merkus oraz restaurację japońską Dom Sushi. Turek pomoże od kuchni. W każdy piątek od 18:00 pichcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. facebook.com/ Turek pomoże od kuchni. Audycja zawiera lokowanie produktu. No i wracamy do programu, wracamy też do restauracji Dom Sushi, gdzie dzisiaj gotuje Michał Turek. Polecam waszej uwadze profil facebookowy audycji Turek Pomoże od Kuchni, bo tam piękne zdjęcia z tego, co dzieje się, działo się w domu sushi. No to jesteśmy z powrotem. Słuchaj, a można by zrobić na przykład sushi z pomidorem, tym dagomy, takim w słońcu? Pomidor akurat jest jeden ze składników, których do sushi nie używamy. Z tego względu właśnie, że ma w sobie dużo wody, czy jak to jest pomidor suszony, właśnie ma w sobie dużo oleju, a sushi nie lubi wody ani takich mokrych rzeczy, gdyż ryż się nam przez to nie klei. Ja niemniej jednak rzuciłem sobie pomidora do zupy. Muszę powiedzieć, że smakuje rewelacyjnie. Ale udało mi się Marcina tutaj przekonać, żeby posmakował pomidora ze słoika prosto i mógł... No to podawaj te pomidory, bardzo proszę. Marcin? Już tutaj próbujemy. Wyglądają bardzo ładnie, zobaczymy, czy równie dobrze smakują. Pałeczkami, co? Pałeczkami. Marcin, już po pomidorze? Już po pomidorze. Przepyszny, słodki, mięciutki, bardzo dobry. To co, wracamy po przerwie, jakąś matę tutaj bambusową, w której będziesz pewnie to wszystko toczył. To jest niezbędny przyrząd do robienia sushi, czyli nasza matka bambusowa, owinięta w folię ze względów higienicznych i po to, żeby nam się też ryż do tej matki nie kleił. Wodorosty. Wodorosty, tak. Papier. Nasze nori, sprasowane algi morskie. Będziemy robić naszego klasycznego futomaka. Tak wygląda cały arkusz nori. Pojedynczego futomaka robimy z połowy. Nori ma dwie strony, jedną taką błyszczącą, drugą matową. Ryż rozkładamy na tej matowej. A ten ryż to jest jakiś specjalny ryż, tak? To jest specjalny ryż do sushi. On jest zaprawiony octem ryżowym, cukrem, solą. Do całego wywaru jest dodawany liść kombu. Ryż musi być równomiernie rozłożony, żeby ta rolka nam się nie rozwaliła. Czemu tylko na 2/3, a dalej? Ta część nori bez ryżu służy nam do sklejenia naszej rolki. Dobrze. Oczywiście, jeśli mamy już rozłożony ryż, dajemy klej. Wasabi. Jest to czyli japoński zielony... szan, dokładnie, który ma działanie, oprócz tego, że ma walory smakowe. A tutaj gips?
Bo tak wygląda to. To ma działanie bakteriobójcze. Jak szpachelka to wygląda. Dokładnie. Tutaj dajemy trochę gipsu. Nie, oczywiście żartuję. To jest serek Filadelfia. Sałata, nasz ogórek. Tu awokado, dokładnie, widzę. Awokado. Wyciągamy naszego łososia. Kiedy mamy wszystkie produkty, tutaj łapiemy, zamykamy wszystko w środku. Tak, tak. Patrzcie, jak wciskamy, Marcin to robi, nadajemy, nie? Formę. Uważajcie, jeden ruch. Kleimy teraz tutaj wodą i wszystko. Czemu się uda? Jest rolka. Się nie udało teraz. Słuchajcie, teraz będziemy ją kroić. Futomaki zawsze kroimy na 6 części. Tu już mam 3 gotowe, brakuje nam jeszcze 2, także już szybko rozkładam. To są te futomaki, tak? Tak, to są te futomaki, które robiliśmy przed chwilą. Mhm. Dzisiaj mamy jedzenie z instrukcją. No ja zaraz zapytam Marcina o dodatki, bo to nie tylko sushi, ale też na pewno imbir, Marcin, i to tak, imbir nie świeży. Marynowany, tak, który służy do oczyszczania kubków smakowych. Właśnie dokładasz kolejne rodzaje, to dokładnie. Z awokado na zewnątrz, co to, jak to się tutaj nazywa? Tutaj mamy uramaki, ura, czyli po japońsku odwrócony. Są to maki z ryżem na zewnątrz. Polewamy to teraz naszym tutaj autorskim sosem chili jamem. Świetnie pasuje do krewetki. Gotowe. Jeszcze tutaj coś. Nasz słodki sos kabajaki, który idealnie pasuje do węgorza. Robiony jest na palonych kościach. Pałeczkami się umieją posługiwać nasi goście radiowi. Nina z nami. Dobry wieczór. Już? Nie, jeszcze dzień dobry, bo jeszcze jasno. Dzień dobry. Tak, ja nie pierwszy raz jestem na sushi i za którymś razem w końcu udało mi się opanować sztukę jedzenia pałeczkami. Kiedy czytałem twojego posta, bo wygrałaś nas w konkursie, mówiłaś, że jadłaś sushi w Australii, ale niekoniecznie takie, które teraz tutaj z rybami świeżymi. To był jeden z największych błędów mojego życia. Podczas 2-miesięcznego pobytu w Australii bałam się jeszcze próbować owoców morza i ja przez 2 miesiące zajadałam się sushi z kurczakiem smażonym w panierce. O, to wiesz co, to spróbuj tej świeżej ryby. Zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Oj, koniecznie, trzeba spróbować. Bo to rzeczywiście bardzo smaczne. A przy okazji można się, przyznacie, dowiedzieć czegoś z programu Turek pomoże od kuchni. Imbir, jak słyszeliśmy, służy do oczyszczania kubków smakowych i tak go wykorzystują, jedząc sushi, Japończycy. Ja tam kładę wszystko na tak zwaną kupę i po prostu zjadę. Swoją drogą, te wszystkie kawałki sushi dla mnie są w smaku bardzo podobne i trochę mnie to po dłuższym czasie jedzenia nudzi. Ale muszę powiedzieć, że sushi zaspokaja mnie estetycznie, o tak. Bardzo to wszystko ładne, a jeszcze powiązane mocno z kulturą i tradycją japońską, także wszystko pięknie razem współgra. No dobrze, dzisiaj gotujemy w domu sushi, a teraz czas na deser. Robimy deser, ale myślałem, słuchaj Marcin, że jakieś lody będą, coś jakieś japońskiego, a my sushi na słodko? Tak, my zrobimy taki bardziej zdrowy deser. Zrobimy tutaj surowego łososia. Przyjechało litchi, widzę, że bez pestek. W takiej delikatnie zalewie słodkawej, tak? Mm-hmm. To co, ty pokroiłeś już naszego łososia? Łososia, tak. Włożyłeś na omlet, tak? Bo na to omlet z jaj przepiórczych. Omlet nazywa się przepiórcze. Datę? Datę, mm-hmm. Dokładnie. I teraz dokładam do tego nasze słodkie litchi. Bez pestek? Bez pestek, tak. Zanurzone w słodkim syropie. I papaje. Też bez pestek. Też bez pestek. Do sushi używam przeróżnego rodzaju fajne owoce. Tutaj mamy granaty, mango, karambole, papaje. Teraz to zwiniesz. Tak, dokładnie. Jednym płynnym ruchem. Dokładnie. Masterchef. A, jeszcze kleju trochę naszego serka Filadelfia. Serek Filadelfia niezbędny. I zamykamy to wszystko. I ściskamy. Mamy gotowe. Dokładnie. I jak to się nazywa, powiedz? To są takie date maki. Co, kroisz to na pół, jeszcze na pół? Tak, dokładnie. Czyli ten kawałek części. Już nie na 6, tylko na 4. Na 4, dokładnie. No dobra, to ty rób resztę deseru. Tutaj coś zaczynacie mieszać. Marcin, o czym mówicie? Szykujemy tutaj stanowisko dla naszej najmłodszej uczestniczki, naszego najmłodszego gościa. To faktycznie, na początku programu mówiliśmy, że mamy tutaj młodą sushi masterkę, która się uczy. Która sama spróbuje właśnie zrobić tutaj sushi pod moim okiem. A ty powiedz, uczysz tego? Jakieś kursy można u ciebie zrobić? Dokładnie, prowadzę tutaj kursy i szkolenia z zakresu sushi, na które bardzo serdecznie zapraszam. To co, myślę sobie, że zrobimy z najmłodszą uczestniczką naszej kolacji jakieś sushi. Cześć, jak masz na imię? Zosia, ty już robiłaś sushi kiedyś? Tak, na urodziny zrobiłam sushi. Sobie? No tak. I jakie zrobiłaś? Zrobiłam z łososiem, z surimi i z krewetkami. A kto cię uczył? Mój wujek z Australii. Wujek z Australii. No to jedna uczestniczka, zdaje się, tam miała doświadczenia z sushi z Australii, a teraz będzie cię uczył Marcin. Marcin, co Zosia będzie robiła pod twoim okiem? Witam, ja tutaj z moją nową koleżanką Zosią. Będziemy przygotowywać futomaki. Wcześniej oczywiście myjemy ręce. Zosia, umyłaś? Tak, umyłam. Zbliżamy je teraz wodą. Bierzemy sobie tej wielkości kulkę ryżu. Zawsze można dołożyć, jak coś, jak zabraknie. Ryż kładziemy
kładziemy tutaj sobie z dołu. Równomiernie rozkładamy. Marcin tak mocno ugniata, też to ugnieć. To ja zostawię Zosię i Marcina, niech sobie gotują sushi i podejdę do taty Zosi. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Kuba. Kuba, jak tam, córa gotuje? Tak, córa, to jest jej największa pasja. No ja myślałem, że jakaś kuchnia, wiesz, polska, ewentualnie włoska, aż tak daleko, Japonia? Znaczy Zosia przede wszystkim w słodyczach do tej pory się odnajdywała, wszelkiego rodzaju ciasta, torty, babeczki, tartaletki i tym podobne historie. Natomiast ostatnio, parę miesięcy temu, miała okazję odwiedzić ciocię w Australii. Jej mąż nauczył ją robić sushi i od tego momentu coraz częściej w domu mamy sushi. No dobra, to wracam do Zosi, zobaczę jak jej idzie. Bierzemy teraz troszeczkę wasabi, dodajemy trochę serka Filadelfii, bierzemy na łopatkę. I co, jak idzie to sushi? Dobrze. Dobrze, zaraz zobaczymy, czy skleisz. No zobaczymy, a za chwilę posłuchamy. A jeśli chodzi o zobaczymy, to zerknijcie na facebookowy profil audycji Turek Pomoże od Kuchni. Są już nowe zdjęcia z domu sushi. Do audycji wracamy już za chwilę. Audycja zawierała lokowanie produktów firmy Dagoma, trójmiejskich sklepów Merkus oraz restaurację japońską Dom Sushi. Turek pomoże od kuchni. W każdy piątek od 18 pichcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. facebook.com/ Turek pomoże od kuchni. Audycja zawiera lokowanie produktu. Za 10 minut godzina 19. Słuchacie audycji Turek pomoże od kuchni. Niezwłocznie wracamy teraz do domu sushi. A tam Zosia kończy swoje futomaki. Dajemy nasze składniki, sałatę, proszę bardzo. Będziemy robić sushi z łososiem, więc do tego świetnie pasuje ogórek. Marcin, ale tam coś już włożyłeś, tak? Marynowaną, oshinko tak zwane. Tutaj, szczypiorku trochę, tak, jak najbardziej. Zosia, to już sama wiem. Zosia, co jeszcze dodasz? To jest na tej talerzyku. A co trzymasz teraz w ręku? No, awokado. Okej, to wrzucaj. Co teraz najważniejszy moment? Jeszcze Marcin łososia musi podać. Proszę bardzo, tutaj ładny kawałek łososia. Na wierzch czy na bok, na Marcin? Tak, dokładnie. Wszystko układamy na nasze składniki. No to Zosia wie. Dokładnie. I teraz tak. Zosia, tutaj musisz mieć kawałek, 2-centymetrową przerwę między końcem nori a matką, końcem matki. Podnosisz matkę delikatnie do góry. Składniki przytrzymujesz tutaj paluszkami i zamykamy wszystko w środku. Mocno ściskasz? Tak. Tutaj teraz odchylamy naszą matkę bambusową, żeby pokazało nam się nori, które nie ma ryżu. I w tym miejscu mokrym paluszkiem smarujemy. To co, moczysz i smarujesz? Tak, moczę i smaruję. Marcin tłumaczy, Zosia powtarza. Ciekawe, co to wyjdzie. I teraz możesz sobie to jeszcze tu wszystko wyrównać. Bierzesz teraz naszego futomaka. Tutaj go kładziemy na końcu matki. Coś tam ci wypadło, ale zapakowała z powrotem. No i co, Zosia, gotowe? No, jeszcze trzeba pograić. O, widzę, że jest twardy, tak jak powinien być. Jakiś nóż damy Zosi? Jak tam Zosia umie się posługiwać nożem? Ciachamy. Uważaj na palce, chowamy palce. Jak Zosia kroi sushi, na pewno zobaczycie na facebookowym profilu audycji Turek pomoże od kuchni. Udało się, bez ofiar. Słuchajcie, brawa dla Zosi. Dziewczyny z Merkusa, już po deserze, czy jeszcze nie? No. Bardzo dobre. Bardzo dobre, coś więcej powiedzcie. Pierwszy raz sushi żeście jadły? Tak, pierwszy raz. Pierwszy raz jedliśmy, ale kubki smakowe, no rewelacja dla mnie. A jak surowa ryba, nie macie problemu z jedzeniem tego? Nie, czy nie? Bardzo dobre. No smakowało, bardzo dobre. Na deser, ryba z naleśnikiem? To jest taki po prostu inny świat, można powiedzieć, w którym my teraz wchodzimy, tak? Marcin coś tam opowiada, nasi goście z Dagomy też już puste, chciałoby się powiedzieć talerze, ale to nie talerze. Nie talerze? No takie małe talerzyki. No takie podstawki małe. Co byś dołożyła z waszych produktów do tego deseru? Masz jakiś szalony pomysł? Do deseru? Tak, Grzegorz miał pomysł, żeby dodać dynię. No, dynię marnowaną na słodko, rozumiesz? To już dzisiaj wszystko było, więc dlaczego nie ma być dyni? Ciekawe, co Marcin na to. Dobrze, nas nie słyszy, ale patrz, uśmiecha się. No, pewnie byśmy... Czekaj, zapytam go. Marcin, sushi z marynowaną dynią? Dokładnie. To jest coś, czego my używamy. To jest pochodna dyni, kampio, marynowane na słodko. To jest produkt, który jest bardzo popularny właśnie w sushi. A jeszcze chciałem zapytać, czemu ty masz kimono na sobie? Że wydawało mi się, że kimono to raczej tak karatecy, co? Chodzi o to, żeby nasi goście mogli poczuć klimat bardziej orientalny, japoński. To było oryginalne doświadczenie. W dobrym momencie przyszedłem z mikrofonem. A dlaczego oryginalne? Bo generalnie widzimy
widzimy na żywo, jak są przygotowywane produkty. Świeża ryba w naszej kuchni tradycyjnej polskiej nie jest jakąś na co dzień stosowaną. Natomiast tu mamy akurat przyjemność właśnie deser z łososiem na przykład. To jest coś rewelacyjnego. Marcin cały czas tłumaczy naszym gościom chyba coś o sushi, mówię, a ja podchodzę do Ani. Ania, powiedz mi, kończymy dzisiejszą kolację? Tak, mam nadzieję, że wszystkim smakowało. No, smakowało, pytałem ich, zapytam jeszcze raz. Przerwę wam. Goście drodzy, halo, przepraszam. Czy powiedzcie, czy wam smakowało, bo menadżerka pyta. Coś cienko. Jakieś brawa dla sushi mastera? A ja jeszcze wrócę do Ani. Wiem z naszej rozmowy, że to nie jedyny dom sushi tutaj w Gdańsku nad Motławą. Nie, mamy również dom sushi w Sopocie, na ulicy Monte Cassino. Wszyscy znamy tą ulicę. Kiwają głowami. A także w Toruniu, na Starówce, przy ulicy Franciszkańskiej. Więc razem mamy trzy domy. A we wszystkich podajecie wspaniałe? Jak najbardziej. Sushi czy nie wspaniałe? No, jak najbardziej jest wspaniałe i miło jest nam widzieć, że goście przychodzą do nas nawet raz, dwa razy w tygodniu, bo tak im smakuje i bo tak się cieszą się tutaj kompanią naszych sushi masterów i lubią z nimi porozmawiać. Więc to też się liczy. I to już prawie koniec dzisiejszego smakowania, ale na sam koniec gotowania Michał ma jeszcze niespodziankę. Przemek, cześć, co ty tu robisz? Przygotuję dzisiaj dla Państwa jedno z naszych dań. Będzie to grillowany łosoś w sosie misojaki, czyli po prostu danie z karty sake no misojaki. No pewnie, wiem o czym mówisz. Składniki? Będzie nam potrzebny oczywiście łosoś. Tu już mamy dwa takie steki, 150 czy tak, więcej gramów każdy? Około 180 gram. Seler, który będzie nam potrzebny. Na razie w kawałkach. Na razie w kawałkach, tak. Będziemy... A to do tego dania? Tak, to będzie nasza dekoracja. A tak co to, makaron? Tak zwana suma. Suma są to bardzo drobno pokrojone. Rzodkiew, tak? Paski, tak, białej rzodkiew. Te pomidory, to wszystko, limonki, to do tego? Nasza dekoracja, no i oczywiście... O, wodorosty, jakie piękne. Tak, ty w jakiej wodzie, powiedz, bo ja zawsze jak robię, to mi się takie jakieś te wakame bardziej czarne robią, a tu masz ładne zielone, jak ty to robisz? Po prostu glony wakame moczymy w zimnej wodzie. A, ja daję ciepłą, widzisz. Tak. Dobra, szczypiorek, tak, czosnek, limonka? Czosnek, limonka, tak, no i oczywiście nasz sos misojaki. Ja sobie go powącham, co? A co tam w środku jest? Sos misojaki gotujemy na bazie pasty miso, czyli fermentowanej soi, z dodatkiem mirinu, czyli słodkiej przyprawy japońskiej, oczywiście sake, czyli alkohol japoński, limonka dla nadania kwaskowości oraz trzy garście duże przypraw takich jak koper, kolendra oraz natka pietruszki. Przemek, chyba tak mam wrażenie, że raczej nie zrobią tego nasi słuchacze w domu. Można to kupić w sklepach tych Kuchni Świata, Kuchni Azjatyckie? Tak, oczywiście można to, no to kupić sobie ułatwimy. W specjalistycznych sklepach. Zabieramy się za gotowanie? Tak, zabieramy się do gotowania, oczywiście rozgrzewamy patelnię grillową z odrobiną oleju. A jaki olej, że zapytam? Jest to zwykły olej. A myślałem, że jak kuchnia azjatycka, to sezamowy? Nie, olej sezamowy nie nadaje się do smażenia, gdyż ma zbyt niską temperaturę palenia. Więc tak, naszego łososia oczywiście solimy na początku. To tam jakaś wydawka, tak, ten dzwonek? Tak, jest to. Bo sala widziałem u góry, domu sushi pełna. Tak, no tak to tutaj u nas poczekaj, jest. Poczekaj, bo coś przegapiłem. Sól i co jeszcze? Sól, biały pieprz. A, biały pieprz. I kilka kropel soku z limonki. Obtoczyliśmy, obpanierowaliśmy. Na drugiej desce w tym czasie przygotujemy sobie nasz ale masz fajny nóż, jakiś taki bardzo, bardzo japoński, bo absolutnie nie wygląda to jak nóż szefa kuchni. Magda, proszę cię o zdjęcie tego. Zapozujmy tutaj. To co, ociechamy tego selera? Tak, w tym momencie przygotowujemy sobie seler. Seler kroimy jak najdrobniej. Co, seler pokrojony? Tak, seler pokrojony. Wrzucamy teraz nasz seler do wody. Do wody dodajemy sól, pieprz oraz odrobinę limonki. Taki seler gotujemy około 10 do 15 minut. A my w międzyczasie smażymy łososia, tak? W międzyczasie smażymy naszego łososia. A jak ten łosoś wygląda już usmażony z dodatkami, to pewnie również niebawem na facebookowym profilu audycji Turek pomoże od kuchni. Tyle na dzisiaj. Audycja zawierała lokowanie produktów firmy Dagoma, trójmiejskich sklepów Merkus oraz restaurację japońską Dom Sushi. Turek pomoże od kuchni. W każdy piątek od 18:00 pichcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. Facebook.com/ Turek pomoże od kuchni. I wracamy do audycji. Ta druga część, Michał, to będzie opowieść z twojego długiego weekendu, coś mi się wydaje. Tak, Marku. Hotel Mistral odwiedziłem w Gniewinie. Przypominam, znany jest również, może przede wszystkim z tego, że tam reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej nocowała i jadła. No ja też smakowałem tej kuchni i tak mi zasmakowało, że postanowiłem coś ugotować.
No to bardzo proszę, zaczynamy. Maj nam się zaczął, Gniewino, Hotel Mistral, ze mną szef kuchni Marcin Mering. Cześć Marcin, dawno tu pracujesz? Właśnie od niedawna dopiero zacząłem tutaj pracę. Chcę właśnie wprowadzić tutaj też różne rzeczy takie regionalne i dlatego jesteśmy tutaj, żeby pokazać parę rzeczy takich trochę regionalnych, trochę nowoczesnych, żeby to wszystko razem połączyć. Ja widzę jakąś wątróbkę, cebulę, to co? Bułka namoczona pewnie? Tak, tak, tak. To będzie wątróbka, cebula, jabłuszko jest właśnie do takiej tutaj tradycyjnej z naszych regionów wątrobianki, można powiedzieć. Robimy to w tradycyjny sposób, w tak zwanych wekach, czyli w słoiczkach. No właśnie, bo jak była zima na przykład, to często nie wędzono, nie używano flaków, tylko gospodynie brały te weki, o których mówisz, i małe, i duże, takie litrowe, na górę obowiązkowo centymetr smalcu i całą zimę to stało, nie trzeba było mieć lodówki. Tak, tak, bo to jest taki domowy sposób pasteryzowania właśnie rzeczy. To co? Kroimy wątróbkę, drobną kosteczkę. Wątróbka pokrojona, co teraz, cebula? Teraz cebulkę kroimy. Dobra, mamy wątróbkę, mamy cebulę. Jeszcze jabłuszko. Jabłuszko widzę obrane w wodzie. Słuchaj, jakieś proporcje powiedz, bo ty tu jak zwykle robisz na oko. No właśnie, ja powiem szczerze, że ja gotując w kuchni, ja nie mam proporcji. Na przykład jedna cebula jest bardziej aromatyczna, tutaj mniej, inna jest mniej, tak samo jabłko. Ja na smak. Czy byś przyniósł patelnię, Karolku? Tak, przyniósł. I przyszła patelnia, ale zniknął nasz szef kuchni. Pewnie po kawę poszedł. Już pił szef kawę? Ja kawę nie piję, nie mam. A szef pił kawę? Szef tak. A, szef już pił. No dobra, to poczekamy. Już mamy smalec i na rozgrzaną patelnię, czy nie na rozgrzaną? Na rozgrzaną patelnię. Też na oko tego smalcu? Też, też. Wrzucamy teraz cebulkę najpierw. Aha. Zamieszamy, żeby się pewnie nie zrobiła na złoto, tylko taką dyczy na złoto właśnie. Tak, nie, właśnie chcę ją troszkę tak właśnie zeszklić. Tego dodajemy teraz sól, pieprz, majeranku, dodajemy wątróbeczki, dodajemy jabłuszka i też właśnie tego smalcu na początku daliśmy taką suszną porcję, można powiedzieć. No ale już tam widzę sucho na patelni. Tak, bo to wsiąknęło ogólnie, w cebulkę, wątróbkę. To co, jakiś słoik? Tak, no i przyniesie słoiczek taki, fajny. Fajny, typu wek, ale nowoczesny. Wek, ale nowoczesny, malutki, z gumą. Nic, od razu gorące przekładamy. Tak, tak. I też tak do 2/3 pojemności tego słoika. A czemu tak? Bo ogólnie powiem, że to pod wpływem temperatury puszcza wodę i zwiększa się objętość tego. A, będzie okej? Okay? Będzie okej. Okay. Do gotowania ten nasz słoiczek. Stawimy słoiczek. Widzę do rondelek. Tak, rondelek. I od zimnego widzę. Tak, i od zimnego gotujemy, powiedzmy koło godzinki wystarczy. Jak są większe słoiki, to nawet do 3 godzin małe gotujemy. To mam na ile? Nawet nie 200 ml? Nie, 200 ml, nie. To co, odpalaj kuchenkę, my zostawimy słoiczek, jakąś przepę sobie zrobimy, bo tam widziałem ładnego sandacza filety. Tak, tak, teraz też rybkę zrobimy właśnie, troszkę tak na będzie połączenie niespotykane, bo zrobimy na takim jakby spaghetti warzywnym z dodatkiem kiszonego ogórka. Wątrobianka nam się gotuje. W międzyczasie możemy zrobić teraz właśnie sandacza. No, takiego sandacza warto pewnie spróbować. Ciekawe, jak smakuje z tym kiszonym ogórkiem. Wracamy już za chwilę. I wracamy do audycji Turek pomoże od kuchni. Michał Turek gotuje w hotelu Mistral w Gniewinie. Będzie sandacz delikatnie na masełku kremowanym obsmażony, później posmarowany pesto z bazylii, które sami robimy, upieczony i będzie podany na takich spaghetti warzywnym z dodatkiem ogórka kiszonego, delikatnie z białym winkiem, na bulionie rybnym i do tego będą kluski chlebowe takie. To co, masz płaty, co robimy z nimi? Tak. Ogólnie kroimy powiedzmy na 2 kawałki, żeby miał w sumie 180 gram. Mhm. To restauracyjna porcja, no, pytania głównego. No, taka przyjęta. Będziemy teraz sandacza obsmażać na masełku klarowanym. Czy już nie na smalcu? Nie, na masełku klarowanym. Mhm. Łyżkę, łopatkę, blaszkę z pergaminem, dobrze? Jena, główkę. Słyszał? Karol? Słyszał. Jena, tak? Ryby najlepiej, jak mamy ze skórą, troszkę naciąć tą skórę, bo wtedy nam się nie wykręca ryba na patelni, nie? Bo jak powiedzmy byśmy duży kawałek położyli ryby, ona by się skręciła, białko się ścina i... Szybciej skóra po prostu się ścina, nie? No, skóra się ścina i wtedy się skurcza, nie? Aha, czyli nacinasz delikatnie. Nacinam. I ocelone skóry smażymy. Ale tu widzę żaden pieprz, sól, nic. Czemu tak? Na przykład będzie, bo ogólnie mamy też intensywne, bo to będzie zapieczone z pesto bazyliowym. Aha, to intensywny smak, faktycznie. Intensywny. Trzeba uważać. I pesto też, no normalnie z parmezanem, z tabasko, z czosneczką. Skóry. No by ta złoty kolor się zarumieniło wtedy. O, widzę skórę, ściąga już. O, dlatego też zacięliśmy, nie? Tam w międzyczasie co masz? Powiedz mi, te wiórki, to ogórek, o czym mówiłeś? Tak, to jest ten ogórek, on jest obrany. Widzę chyba bez pestek, mam wrażenie. Tak, wydrążony, bez pesteczek i pokrojony w takie długie spaghetti. Jak w domu to możemy zrobić? Na tarce tej do jarzy, no jak nie mamy specjalnej maszyny? To było normalnie krojone nożem. Nożem. Na pół przykrajamy ogórka, łyżeczką małą wydrażamy pestki i wtedy w paseczki kroimy i jeszcze raz taką
tak zwaną zapałkę, można powiedzieć. A, i tak samo marchewkę obok. Tak samo, tylko marchewka na kralnicy jest skrojona na cienkie paski, wtedy w takie spaghetti. A my możemy użyć na przykład obieraczki do warzyw. Można, można. Są takie obieraczki, które właśnie delikatnie, cieniutkie plasterki robią. A w międzyczasie sandacz już jest z jednej strony złoty, ale faktycznie to nacięcie spełniło swoją rolę, bo jest takie rozgięte, a skórka na brzegach wcale nie ostaje. Jakbyśmy nie nacięli, to było ogólnie wykręcony filet, nie? Tam widzę, to jest to już zrobione, a powiedz, liście bazylii? Świeżutkie. Już sandacz wylądował na pergaminie. Tak, teraz. Pesto już masz gotowe, szukamy. Teraz szukamy. No, chłodno tu, bo w chłodni jesteśmy. No powiedz, jak robicie? Świeże liście bazylii, tak? Świeże liście bazylii, oliwa, prażone orzeszki pini, czosnek, parmezan, troszkę tabasco dodaję i to wszystko daję do liktomasy zblenderowane. Prosty, szybki przepis. Pesto jest, czyli co, teraz polewamy, nalewamy, pokażę, pachnie, pokaż. No dobra, jest chłodne, ale czuć bazylię. Wiadomo, że musimy troszkę poczekać, aż nabierz temperatury, bo oliwa w chłodnej temperaturze ścina się, nie? Tak, robi się taki, to półstały produkt, nie? Nie do końca, ale półstały. Jest dobrze, tak? O, piękny zielony kolor. Szkoda, że nie robimy z tego filmu albo zdjęć, ale jest. Ale dziewczyny, jest fajny kolor? Dziewczyny się przestraszyły i uciekły. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze zrobimy film z tego. No, mam nadzieję, że jeszcze z programem Turek Pomoże od Kuchni do was przyjedziemy. Zapraszamy. I co teraz? Piec? Tak, sandacza do pieca. Do pieca. Sandacza do pieca. Jaka temperatura? Ogólnie 180 stopni i około 5 minut. Dobra, to wrzucajmy. No to sandacz poszedł do pieca, a my wracamy za chwilę. A co tu masz w tym garneczku, pokaż? Wywarek. Pachnie rybą. No, rybny. I warzywami. Tak, to są ryby z warzywami. Właśnie zrobimy na tym dodatki do naszego sandacza. Mamy tutaj właśnie spaghetti z ogórka kiszonego. Dodamy troszkę spaghetti z marchewki. Patelnia już się grzeje, czy jeszcze nie? Czy to w tym wywarze? Co? Nie, delikatnie najpierw planszujemy to na masełku, właśnie tym klarowanym, co mamy. Pięknie. A tu co pływa w wywarze, to co? Jakieś pewnie ziółka? Ziółka, ziółka. A ja sobie przywiozłem ostatnio fajne dorsze od rybaków. Ile płacisz za dorsza? Gdzieś tu blisko masz? Ogólnie za świeżego dorsza to płacę, no nie ukrywajmy, nasz świeży polski dorsz jest drogi, ale biorę. No, zaraz cię zaskoczę, dawaj, ja? Ile? No. Ale za fileta, świeżego 26 zł. No to ja mam cenę za całego dorsza, słuchaj, z łbami. To teraz powiem, z łbami, ale patroszony czy? Patroszony. Z 16 zł? 8 od rybaka, w jastarni. Przywożę. Ale bez faktury. No bez faktury. To co, rozgrzane widzę już tłuszcz. Dajemy marchewkę. Ogórek. Ogóreczek, tego białe winko. Nam odparuje, dodamy troszkę właśnie wywaru z tej rybki i na koniec dodamy dobrze schłodzonego masła, ale normalnego, i masło z naszym płynem, który został właśnie z wina. Emulsja i taka fajna się zrobi. Emulsja, taki fajny właśnie sosik. To jest sposób właśnie na zagęszczanie domowego sosu. Tak, nie trzeba walić zasmażki, którą robiły nasze babcie, nie trzeba mąki, nie trzeba, nie daj Boże, żadnych wynalazków żelatynowych, wystarczy świeże polskie masło. Świeże masło. Ale zimne. Marcin. Dobrze schłodzone. Teraz dodajemy wywaru tego rybnego, co mamy. Też hojnie. Też. Karol, przyjrzysz masełko? Też nie musimy doprawiać już, bo ogórek jest kiszony, słony i wywar jest taki intensywny zrobiony. O, tam już nieźle się zaczyna. Tak. I właśnie jak zaczyna nam skwieprzeć patelnia, możemy wrzucić to masełko. Właśnie elegancko. Kosteczki małe, ładne. No, faktycznie, gęścieje. I też właśnie będzie ten sandacz w takim głębokim talerzu podany, w delikatnym, takim właśnie niedużej ilości bulionu. Jak to gotowe już widzę. No, ale para z tego leci. Ogórek. Masło. Marchewki nie czuję, przyznam szczerze. Troszkę, może ogórek troszkę zabił ten, ale przy... I wywar teraz rybaczuję. Wywar, tak. Tam delikatnie wywarek, powiedzmy tam, nie wiem, z 30 ml. To co, już kończymy nasze danie? Tak. Tutaj masz ten bułeczka? Kluski chlebowe. Ogólnie to jest najlepiej czerstwy chleb, tak jak nasze mamy dodawały. A czemu to białe? Bo to jest mleko namoczone. Tak, mleku nie wchodzi. Odciskasz to? Odciskamy, tak. Odciskamy. Ciekawe, jak szybko to zrobisz. Mam nadzieję, że to szybkie danie. Szybkie. Czyli na obiad w sam raz. Rodzina sobie przychodzi. Tak, nie ma problemu. Dawid już czeka z lądem, z gorącą wodą. Tak. Połóż na palniku. Ty, Dawid, też na oko sypiesz? Tak. Już się nauczyłeś. Może jeszcze się uczysz w szkole? No, tak samo w szkole też na oko. Jakoś tam wyjdzie. Ale jak już nie na oko? Całe jedno? Tak, całe. Wyrobimy to sobie. Jaką to będzie musiało mieć konsystencję, powiedz? Ogólnie konsystencję pire ziemniaczane, okej. Okay. No co, ciasto gotowe? Jedziemy z kluskami? Woda już widzę wrze. Coś dodajesz? Jakiś tam olej, sól, coś? Soli tylko. Teraz robisz takie klopsiki przy pomocy dwóch łyżek. Tak zwane kanelsy to są. Kanelsiki. Ile to się, powiedz, na tym rządku musi gotować? Zasada stara aż do wypłynięcia? No, do wypłynięcia, bo i tak one jeszcze później będą na masełku podsmażane. Szedłem chyba w dobrym momencie, Marcin. Podrzucasz już ugotowane kluski? Tak. O, jedna złota. Jedna złoty kolor zrumienimy na masełku właśnie i już wydajemy danie. Jak to mówią, łoże z warzyw gotowe. Tak. Dwa kawałki idą na porcję. Dwa kawałki. Bo co 180 miało być, nie? Mniej więcej. Ile tych kluch na porcję? Bo tu mamy 5 klusek. Tak? Wystarczy. I gotowe. Jeszcze cytrynka. Cytrynka. Troszkę pesto.
Na wierzch? Tak. Polejemy. Przynieś mi proszę kwiat hibiskusa, co mamy tam marynowany taki. Marynowany hibiskus sobie poszedł, ale co nie znaczy, że danie nie będzie wyglądało równie pięknie. Wykończone. Damy włosy chili suszone. Ja sobie jednego spróbuję, bo jestem pasjonatem ostrego chili. Te wąsy takie... Nie ostre. Nie jest ale czuć pikantność. Będzie fajnie wyglądało. Zielony, czerwony, cytrynka. I co, gotowe? Będzie fajnie wyglądało, mówi Michał, a jak będzie wyglądało, to zobaczycie już jutro na facebookowym profilu audycji Turek pomoże od kuchni. No i kończymy dzisiejszy program definitywnie. Michał, gdzie za tydzień? Za tydzień, Marku, Szafarnia 10 w Gdańsku. Z domu sushi przepłyniemy przez Motławę i zatrzymamy się przy bardzo, a raczej w bardzo fajnej restauracji. Dlaczego? No, bo fajną kuchnię mają. Posłuchaj, tatar z bałtyckiego dorsza z wątróbką, piklami i sosem gorczycowym. Będą szparagi z jajkiem poché, sosem holenderskim i serem gówno dojrzewającym. A danie główne, szponderowo wypieczone z trawą żubrową i kiszoną kapustą i miodem. Na deser będzie to, co będzie, ale wam nie powiem. To co, Marek, masz na takie dania, na taką kartę ochotę? Oczywiście, bardzo chętnie zjem, wiesz, gdzie stoi nasza radiowa lodówka. Zapraszam. No, cieszę się, że masz, na pewno coś dla ciebie przywiozę. Mam nadzieję, że uprzejmie szef kuchni zapakuje nam to wszystko i będziesz mógł posmakować. Posmakować też będą mogli oczywiście nasi słuchacze, bo na facebookowym profilu audycji przypominam konkurs, tam do wygrania dwa podwójne zaproszenia do restauracji Szafarnia 10 w Gdańsku. Ja już chyba się dzisiaj żegnam i idę coś ugotować. Przypominam, pojawiły się szparagi w coraz bardziej mniejszych, czyli coraz tańszych cenach. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, ja dzisiaj szparagi sobie robię. Do usłyszenia, smacznego weekendu. Michał Turek. Turek pomoże od kuchni. W każdy piątek od 18:00 pichcimy, smakujemy i poznajemy dobrą kuchnię. Szukajcie nas również na Facebooku. facebook.com/Turek pomoże od kuchni.